Przyjmijmy sytuację, że nie znamy ani jednego stopnia utlenienia i jak sobie z tej sytuacji wyjść, jak tutaj sobie dobrze poradzić. Bierzesz sobie to, co zmienia ten stopień utlenienia, ale nie wiesz w jaki sposób. NO3- będzie zmieniać stopień utlenienia, ulegając reakcji redox do NO. Nie zdradzam jeszcze w którą stronę. Jest to bardziej znajoma drobina niż U3O8 i zawsze warto zacząć od tej bardziej znajomej, jeżeli mamy do rozpisania tego typu redox i przykłady maturalne też do tego najczęściej nawiązują. Jeden tego typu związek, drobina, która tutaj ulega tej reakcji redox, będzie nam troszeczkę bardziej znana albo prostsza do zbilansowania. To ta druga jest większym wyzwaniem. No ale skoncentrujmy się i załóżmy tą sytuację, że nie wiemy, co się tutaj dzieje. Do tego mamy jony oksoniowe. Jak sobie z tym dobrze poradzić? Zauważmy sobie jedną rzecz. W tej sytuacji, w której jesteśmy, będzie nam po prawej stronie równania reakcji brakować atomów tlenu. Tu będzie deficyt atomów tlenu, jakby nie patrzeć. Natomiast po lewej mamy o 2 atomy tlenu więcej. Warto zwrócić uwagę na to, że drobiny w tej sytuacji, które wprowadzają nam atomy wodoru, to będą właśnie tylko i wyłącznie H2O i H3O+. Musimy zastanowić się, którą w którym miejscu umieścić. Zauważ, że żeby zgadzała nam się liczba atomów wodoru po jednej i po prawej stronie, no to jeżeli na przykład mielibyśmy tutaj dwa jony H3O+, no to tu by były trzy cząsteczki wody, łącznie mamy 6 atomów wodoru. I taki mnożnik można sobie tutaj zdecydowanie przyjąć. Czyli jeżeli byśmy mieli sytuację taką, że mamy 2x, współczynnik stechiometryczny przy H3O+, to 3x musi być przy wodzie. Nie ma innej opcji, nie będą się nam inaczej zgadzały atomy wodoru w tym kontekście. No i teraz zastanówmy się. Skoro widać ewidentnie, że cząsteczek wody będzie więcej niż jonów H3O+, obydwie dostarczają dokładnie tyle samo atomów tlenu, no to odpowiedź może być tylko jedna. Wodę umieszczamy tam, gdzie jest deficyt tlenu, bo ona więcej tego tlenu dostarczy. Czyli dajemy sobie ją tutaj po tej stronie, gdzie mamy po prostu deficyt tlenu. Mniej tlenu niż po tej drugiej stronie. Następnie możemy sobie wziąć H3O+ po drugiej stronie, żeby dało się to wszystko ładnie wyrównać. No i teraz trzeba by się zastanowić, co będzie tym naszym tajemniczym X-em, który sobie tutaj przyłożyliśmy. Warto zwrócić uwagę na to, że każda taka wymiana 3 cząsteczki wody na 2 jony H3O+, powoduje o 1 atom tlenu więcej po tej stronie, po której był deficyt. Zatem musimy sobie określić, jaki ten deficyt był. No, 3 odjąć 1, czyli 2 atomy tlenu. 2 atomy tlenu różnicy, zatem spodziewam się, że nasz X musi być równy 2. I rzeczywiście, jak się na to spojrzy w ten sposób, no to mamy tutaj 6 cząsteczek wody, a tutaj 4 jony H3O+. Zatem po obydwu stronach równania reakcji znajduje się dokładnie 7 atomów tlenu. To, co nam się jeszcze nie zgadza w tej konkretnej sytuacji i musimy tutaj dopisać sobie na deser, to odpowiednia liczba elektronów. Dobieramy je za pomocą ładunków. Po lewej stronie równania reakcji znajdują się 4 H3O+, czyli ładunek plus 4, i 1 NO3-, ładunek minus 1. Jak to sobie zsumujemy ze sobą, minus 1 i plus 4 daje nam dokładnie plus 3. Natomiast po prawej stronie nie mamy żadnych drobin wprowadzających ładunek i teraz jak sobie porównujemy te wartości, to tam gdzie jest wyższy ładunek dopisujemy elektrony. Takiej ilości, żeby wyrównać tą różnicę. No ile muszę dopisać elektronów, żeby z plus 3 zrobić sobie 0? 3 elektrony. I w ten sposób udało mi się ustalić, że mamy tutaj ładunek 0 po tym wyrównaniu, czyli ładunki są wyrównane, wszystko gra. I rzeczywiście oddaje to sens tego, że 1 mol tych anionów NO3- będzie przyjmował 3 mole elektronów. Skoro elektrony przyjmuje, to jest to nie inaczej jak reakcja redukcji. Redukcja. W takim razie, idąc tą logiką, nasz NO3- musi pełnić funkcję utleniacza. Do tego też drugi proces, który tutaj zachodzi, skoro jeden to redukcja, no to drugi to musi być utlenianie.
I przez to, że my już znamy to jedno równanie, nawet nie znając stopni utlenienia, ale było ono dla nas troszeczkę bardziej znajome, to wiemy, że nie tylko możemy zapisać na starcie U3 o 8 po lewej stronie, zaś U o 2, 2 plus po prawej, ale też możemy dopisać elektrony po drugiej stronie równania, no bo inaczej się nie skrócą. Nie wiemy jeszcze, jaka jest ich ilość. Tu będzie jakieś tajemnicze n. Czasami zdarza się też w takiej sytuacji, że równanie, to pierwsze, które dopisaliśmy, podpowiada nam, gdzie musimy umieścić drobiny. W tej sytuacji niestety tego nie doświadczymy, bo H3O plus znajduje się po właściwej stronie równania, jak i H2O. W drugim równaniu może, ale nie musi być na odwrót. I o tym musimy się przekonać, korzystając tutaj z tych logicznych zależności, które widać. Musimy mieć zgodną liczbę wszystkich atomów. Czyli po lewej stronie mamy 3 atomy uranu, no to po prawej nie możemy mieć jednego atomu uranu. Musimy sobie to UO2,2+ przemnożyć razy 3. Dajemy tutaj trójkę jako współczynnik. Teraz zgadza nam się liczba atomów uranu, ale dalej nie zgadza nam się liczba atomów tlenu. Znowu zasada tego deficytu. Mamy 2X H3O+ i 3X H2O. Żeby zgadzała nam się liczba atomów wodoru, które dopiszemy tym sprytnym sposobem. Gdzie tu jest deficyt atomów tlenu? Widać, że po prawej stronie. Po lewej mamy 8 atomów tlenu, po prawej 2 razy 3, czyli 6, czyli musimy sobie H3O plus dać w mniejszej ilości drobin niż wodę dodamy, no bo tu mamy 2x H3O plus, a po prawej będzie 3x H2O. Musimy sobie dać właśnie w ten sam sposób, jak w tym poprzednim równaniu redukcji. No i teraz tylko kwestia, ile będzie wynosić x, ale tu jest pewnego rodzaju analogia. Zauważ, że różnica w liczbie atomów tlenu między U3O8 a trzema drobinami UO2,2+, to jest dokładnie 2 atomy tlenu. Czyli jak ustalimy sobie znowu, że nasz x równa się 2, dokładnie tak jak w poprzednim równaniu, ten deficyt był identyczny i reguła była identyczna, to nagle okazuje się, że tu będziemy mieli 4 jony H3O+, po lewej stronie, a po prawej 3 razy 2, czyli 6 cząsteczek wody. Musi w ten sposób, dzięki tej zależności, zgadzać się liczba atomów wodoru, a w konsekwencji też będzie nam się zgadzała liczba atomów tlenu. Po jednej i po drugiej stronie doświadczymy ich dokładnie po 12. Na sam koniec dobieramy sobie współczynnik N. I teraz zauważ, że ten współczynnik będzie również bazował na ładunku. Po lewej stronie ładunek wynosi plus 4. Tylko te jony H3O plus wprowadzają nam ładunek. Natomiast po prawej stronie to będzie plus 2 razy 3, czyli 6. W takim razie, jeżeli widać to tym sposobem, że ten ładunek jest plus 6, czyli troszeczkę wyższy, no to przede wszystkim dobrze sobie rozpisaliśmy wszystko logicznie, że możemy dopisywać elektrony i obniżać ten ładunek. Musimy go z plus 6 obniżyć do tego, co jest po lewej stronie, czyli plus 4. Zatem jaką tutaj musimy liczbę wpisać, żeby z plus 6 otrzymać plus 4? 2. Minus 2 to będzie właśnie ten ładunek, którego nam brakuje do szczęścia, a zatem nasze tajemnicze N musi być koniecznie równe 2. 2 elektrony. Teraz zgadza nam się równanie reakcji redukcji, równanie reakcji utleniania i warto zwrócić oczywiście uwagę na to, że nasze U3O8, ten oktatlenek triuranu, będzie w tej sytuacji reduktorem. Ulega utlenianiu, ale redukuje drugą substancję, więc jest reduktorem. Żeby dalej rozpisać i dobrać ten redoks, musimy sobie odpowiednio przemnożyć te równania. Naszym celem w tym miejscu jest to, żeby skróciły nam się wszystkie elektrony. Czyli łącznie dążymy do tego, żeby przemnożyć sobie na krzyż, można by powiedzieć. Skoro w utlenianiu mamy 2 elektrony, a w redukcji 3, no to redukcję mnożymy razy 2, bo 3 razy 2 to 6 elektronów, a utlenianie mnożymy razy 3, bo 2 razy 3 to również 6 elektronów. I nie będziemy ich pisać w tym sumarycznym równaniu. No i teraz lecimy po kolei ze wszystkimi współczynnikami. Z związkami azotu w redukcji musi być zależność, że mają dokładnie taki sam współczynnik. Inaczej nie będzie się zgadzała liczba moli atomów azotu. Czyli musimy sobie zapisać dwójkę przed NO3- i do tego też dwójkę przed NO. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę na to, że nasz reduktor będzie z jednego mola dawał nam 3 mole UO2,2+. Wynika to z tego, że tu mamy współczynnik domyślnie 1, a tutaj naszym współczynnikiem jest 3. Czyli będzie tego typu zależność, no inaczej by się nam nie zgadzała liczba atomów uranu. Czyli 1 mnożymy sobie razy 3,
co daje nam już 9 atomów uranu po lewej stronie, no i 3 mnożymy razy 3 w UO2+, co daje nam 9 moli UO2+. Dodatkowo kwestia H3O+. Tu jest to o tyle wygodne, że występują one tylko po jednej stronie H3O+ i nie trzeba ich ze sobą skracać. 4 razy 2 to 8, czyli mamy 8 z tego równania reakcji redukcji. Do tych 8 musimy dodać to, co występuje w równaniu reakcji utleniania, czyli 12. Daje nam to łącznie 20 moli i to sobie tutaj zapisujemy jako współczynnik. Następnie H2O. 6 cząsteczek wody po prawej w redukcji razy 2 to 12 i 6 cząsteczek wody po prawej w równaniu reakcji utleniania to 18. Łącznie daje nam to 30 cząsteczek wody. Oczywiście można to sobie sprawdzać różnymi sprytnymi sposobami. Ja polecam spojrzeć na ładunek. Można też, jak ktoś ma więcej czasu, sprawdzić sobie po atomach tlenu, ale nie jest to mus. I w takiej sytuacji jest to od razu jasne, że zgadza nam się ten ładunek po lewej i po prawej stronie, powinien wynosić plus 18. Pojawia się zatem pytanie, czy żeby dobierać bilans za pomocą jednej linijki, my musimy koniecznie znać stopień utlenienia każdego z tych atomów, który zmienia swój stopień utlenienia? Odpowiedź brzmi absolutnie nie. Wystarczy, że wiesz, ile moli elektronów przyjmuje bądź oddaje dana drobina. I to jest coś, co byliśmy w stanie wywnioskować na podstawie wcześniejszych równań, które sobie rozpisaliśmy. Natomiast jeżeli są to związki takie, nazwijmy, bardziej popularne, pospolite, które się zdarzają w redoksach, to jesteś w stanie to sobie często skojarzyć. Nie chodzi tutaj o konkretny stopień utlenienia, tylko o różnicę między nimi. Jeżeli wiesz, że NO3- redukując się do NO przyjmuje 3 mole elektronów, a nawet jeżeli dla ciebie byłaby to wiedza tajemna, to wystarczy, że zajrzysz sobie po prostu do układu okresowego i wywnioskujesz to na podstawie właściwego równania. Ustalisz sobie też tajemniczą liczbę moli elektronów, która jest wymieniana przez 1 mol U3O8. To będą 2 mole elektronów. Tutaj też zwracam uwagę na to, że nie musimy tak naprawdę wiedzieć, co jest utleniaczem, co jest reduktorem. Musimy wiedzieć, ile moli elektronów jest wymieniane, poznać ten stosunek. I teraz, żeby to sobie ustalić, mnożę te liczby moli wymienianych elektronów w taki sposób, żeby mi się skróciły. Czyli najmniejsza wspólna wielokrotność tutaj się kłania, a przynajmniej może być oczywiście wielokrotność tej wielokrotności, jakaś liczba całkowita, która spowoduje, że te elektrony się skrócą, bo zwielokrotnione współczynniki na maturze nie są problemem. Czyli jakbym tutaj sobie przykładowo przemnożył razy 3, albo nawet zamiast razy 3 przemnożyłbym razy 6 i załóżmy sobie, że to jest 12, natomiast 3 przemnożyłbym sobie razy 4, to też jest 12 i zaczął tak rozpisywać współczynniki, otrzymał je najprawdopodobniej zwielokrotnione, ale nie są one absolutnie błędne, dopóki zgadza się stosunek tego, co liczę. Czyli mamy tutaj 6 moli U3O8, 4 mole NO3-. Skoro mam 4 mole NO3-, no to żeby zgadzała się liczba atomów azotu, muszę dopisać czwórkę przed NO. Następnie, skoro mam 6 moli U3O8, to jest łącznie 18 atomów uranu, jeden atom uranu występuje w każdym UO2+, zatem dopisuję tutaj 18. Podkreślam. No i pozostaje kwestia finałowa, która tutaj wymaga troszeczkę większego przemyślenia, jak dopisujemy sobie to za pomocą jednej linijki, a mianowicie liczba moli wody i jonów oksyniowych, czyli tej drobiny towarzyszącej wodzie. Pamiętaj, że nigdy nie ma takiej sytuacji, że to jest OH- po jednej stronie i H3O+, po drugiej stronie, bo to jest chemiczna aberracja. Tutaj będzie to po prostu woda i coś. Może być woda i H3O+, czy H+, albo woda i OH-. Sprzężona para kwas, zasada. Absolutnie nie OH- i H3O+, no bo to nie jest sprzężona para kwas, zasada według Bronsteda. W takim razie, jak do tego podejść? No właśnie w tym miejscu kłaniają nam się ładunki. Zauważ, że z tych dwóch drobin, które dobraliśmy, tylko jedna wprowadza ładunek. Więc przyjrzyjmy się najpierw ładunkowi. No i widzisz, że po lewej stronie równania reakcji NO3- daje ładunek minus 4. Po prawej mamy tego ładunku całkiem sporo, bo to jest plus 2 razy 18. I teraz do tego, z racji tego, że H3O+ wprowadza ładunek plus 1, dopisujemy sobie, że naszym współczynnikiem do H3O+ to jest x. No i tego x-a sobie tutaj próbujemy przeliczyć. Jest to jakaś opcja jak najbardziej. X będzie równy w takim razie 2 razy 18, to jest 36. I do tego mamy minus 4, więc ja bym chciał sobie to przerzucić na prawą stronę plus 4. Czyli wyjdzie mi z tego, że to powinno być aż 40. Niesamowite. No ale takie sytuacje mogą się zdarzać, zwłaszcza przy zwielokrotnionych współczynnikach.
czyli mamy tutaj 40. I teraz jak tutaj ustalić sobie to z wodą? No bo ona nie wprowadza ładunków, ale znowu jest tutaj sprytny kruczek. Ile masz atomów wodoru po lewej stronie? One mają tylko jedno źródło. 40 razy 3, 120 atomów wodoru. A ile musisz mieć cząsteczek wody, żeby upchnąć 120 atomów wodoru? Bo tylko tam znajdują się atomy wodoru po prawej stronie. No dwa razy mniej. 120 przez 2 to jest 60. I tu jest właśnie ten patent, w którym podawałem, że jak 2x to jest współczynnik przy H3O+, to 3x to jest współczynnik przed wodą, jeżeli to są jedyne źródła atomów wodoru w tej reakcji, gdzie te liczby się zmieniają. Teraz jeszcze na jedną rzecz zwracam uwagę, mianowicie to, w jaki sposób dotrzesz do tego, jaki tutaj jest wynik i jak dobrnąć do tych współczynników, nikt się z tego nie rozlicza. Tak naprawdę liczy się tylko to, żeby stosunek tych współczynników względem siebie był ok. Jeżeli natomiast widzisz, że współczynniki są zwielokrotnione, to ta wielokrotność jest z reguły razy 2 albo no razy 4 w jakichś skrajnych sytuacjach. Jeżeli chcesz mieć co do tego pewność, możesz sobie w wolnej chwili na sam koniec przed oddaniem arkusza sprawdzić, czy na pewno wszystkie współczynniki da się skrócić, a najprostszym takim sposobem, jeżeli są zwielokrotnione przez 2, no to sprawdzić szybko, czy one są parzyste, tak? Czyli kończą się na 0, 2, 4, 6, 8. To jest wystarczające, żeby tutaj mieć pewność co do tego, co się dzieje. Jeżeli udało nam się to wszystko za pomocą ładunku dobrać, no to też takim sposobem na sprawdzenie w takiej sytuacji, że rozpisujemy wszystko jedną linijką, te współczynniki są dosyć wysokie, to jest przeliczenie sobie na kalkulatorze naukowym nawet atomów tlenu. Mamy tak, 6 razy 8, dodać 40, dodać 4 razy 3, to jest lewa strona. Łącznie piękne 100 atomów tlenu. A ile będzie po prawej? 18 razy 2, dodać 4, dodać 60. Też 100 atomów tlenu. No to absolutnie wszystko musi grać, bo sprawdziliśmy sobie ten redoks pod wszystkimi kątami. Natomiast pragnę podsumować ten film tym, że absolutnie nie ma konieczności, żeby znać stopień utlenienia związku i dobrać jego stopień utlenienia. To nie ma takiego znaczenia. To, co musimy wiedzieć, to ile moli elektronów oddaje bądź przyjmuje ten związek, albo po prostu wymienia ten związek, żeby wiedzieć, z czym go tutaj konfrontujemy. Dokładnie na tej samej zasadzie działają półogniwa, które są rozpisane w potencjałach standardowych redukcji w kartach wzorów pod formułę 23 i warto umieć z nich płynnie korzystać i sobie znaleźć tego typu rzeczy, bo często jak nie znasz jakiegoś równania, to może się okazać, że przyjdzie ci tutaj z odsieczą właśnie tego typu równanie, już zbilansowane ładnie również to połówkowe dla takiej popularniejszej reakcji redox. Może się trafić właśnie taka niepospolita, w której ta umiejętność, którą opisałem w tym filmie, będzie wymagana. Także przećwicz to sobie na większej liczbie przykładów, widząc redox. Oczywiście, jeżeli polecenie wymaga tego, żeby rozpisać bilans, można to sobie przećwiczyć, ale na tym etapie spróbuj jeszcze skonfrontować się z tym, żeby taki sam redox zapisać za pomocą jednej linijki. Czyli rozkminiasz, ile tutaj moli tych elektronów jest wymienianych, jak kojarzysz drobinę, albo patrzysz sobie z kart wzorów, ile to jest i na tej podstawie rozpisujesz sobie współczynniki. Zobaczysz, że jak troszeczkę wprawy nabędziesz w tym, to nagle okaże się, że trzy linijki, pisanie ich takie bardzo szczegółowe i specyficzne, to jest drastyczna strata czasu, której można sobie oszczędzić na obecnym formacie matury. I to też będzie miało zastosowanie w reakcji, pomimo tego, że nie ma czegoś takiego jak tutaj... Dobra, jakieś fajne podsumowanie spróbujmy.